Jesteśmy czy jeszcze nie? Jesteśmy na żywo. Dzień dobry. Czekamy opóźnienie jeszcze chwileczkę, jak to wszystko zobaczyłeś. Najpierw sobie posprawdzam te wszystkie moje, wiesz o co chodzi. Tak. Jak nam się ktoś pokaże. Jest. My jesteśmy tu na jednym. Dzień dobry. Czy jest już ktoś? Czy nas już widać, słychać? Bardzo prosimy dać znać. Przyciszam. Jest już kilka osób, już widzę, dokładnie. Dobra, napiszcie skąd jesteście i będziemy zaraz zaczynać. Dzień dobry. Starogard teraz ci się już pojawił. Ja mam tak, tutaj jest jedno, telefon do komentarzy już mam. Widzisz komentarze z boku? Tak, widzę, widzę. Wrocław. Dzień dobry, Wrocław. Starogard. Kraków i Lubin was wita. Łączenie dzisiaj. Dzień dobry. I jeszcze Śląsk, bo Martę widzę jeszcze. A, Szkocja jest. Czy mówisz? A, jest faktycznie. No proszę, dzień dobry. Fejherowo. Dzień dobry. Kraków widzę. MKMK też. Kętrzyny. Dobrze. Okej, no to co? Jeszcze chwileczkę się będziemy witać. Zobaczymy, ile nas już jest. Ponad 50 osób. Od razu mówimy tak, dzisiaj nie będzie wykładowo, tylko od razu panią dietetyk szpony pytań puszczamy. Dzisiaj mamy panią Magdę Ptaszkowską z Lubina. Doskonale się z panią Magdą znamy, więc po prostu chcielibyśmy wam pokazać szerzej panią Magdę ogólnie. Od razu można z pytaniami wyskakiwać, śmiało, co macie pani Magdę. I teraz tak, ja powiem jeszcze taką ciekawostkę dla pań na przykład, które będą w ciąży albo są w ciąży, że Magda jest osobą, która się jeszcze orientuje w ciążach u, jak się nazywa, przepraszam bardzo, dietach ciężarnych. O, właśnie, o to chciałam powiedzieć. Tutaj też bym chcieli pokierować naszą rozmowę dzisiaj w tym kierunku. Dlatego, że wiem, że teraz jest dużo dziewczyn właśnie w ciąży, i myślą, że muszą przytyć w ciąży. Ja uważam absolutnie nie i Magda chciałabym to wytłumaczyć jako specjalistę, prawda? Dobra, śmiało. Jakieś pytania do Magdy? Pani Magdy, dietetyk. Magdy, śmiało. No, Madzia, przedstaw się ładnie jeszcze, opowiedz o sobie, skąd jesteś, o dietetycznym powiedz. Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Raz też będę pewnie mówiła per państwo, raz na wy. To się wiąże z tym, że po prostu też dużo, że tak powiem, prowadzę takich warsztatów i wykładów i w związku z tym no czasami ta granica między pan, pani, a ty się zaciera i dobrze chyba, że tak jest. Dlatego tak właśnie sobie też do państwa was będę mówić na zmianę, jak wyjdzie. Mam na imię Magdalena, jestem dietetykiem klinicznym, prowadzę pacjentów bariatrycznych, ale nie tylko, tak jak Kasia wspomniała. Prowadzę również dietoterapię i kobiet w ciąży, i kobiet przygotowujących się do ciąży, i także dzieci, tak? Wprowadzam młode mamy w schemat rozszerzania diety niemowlaków. Także tutaj te tematy jak najbardziej, jeżeli państwo będziecie mieli jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Przyjmuję w przychodni w Lubinie, to jest przychodnia LubMed, jedna z trzech. Gdyby był potrzebny kontakt, to oczywiście myślę, że tutaj i pani Kasia, i ewentualnie do mnie też na koniec live'u podam. Jest możliwość konsultacji ze mną online, też taka możliwość istnieje, także no zapraszam. Jeżeli tylko jest taka konieczność, to i wola, i chęć, to oczywiście zapraszam. Oczywiście, a ja jeszcze tak przypomnę, że o warsztatach w Lubinie, które robimy po prostu co drugi miesiąc, prawda? Tak, robimy, no teraz ten COVID nam troszeczkę pokrzyżował plany, stąd właśnie spotykamy się online, ale rzeczywiście u nas funkcjonuje taka grupa wsparcia dla pacjentów bariatrycznych. Ona się zawiązała właśnie dzięki tutaj pani Kasi, i funkcjonujemy. Wygląda to następująco, że są warsztaty prowadzone naprzemiennie. Jestem ja z warsztatami dietetycznymi i później kolejne spotkanie to jest pani psycholog, tak? I są oprócz tego takie spotkania czysto informacyjne. Jeśli chodzi o warsztaty, to tutaj ta tematyka też jest jakby moderowana trochę tym państwa jakby problemami, zapotrzebowaniem.
Mieliśmy też takie właśnie tematyczne, chcieliście Państwo, ci co z Lubina, chcieliście czytanie etykiet, takie mądre zakupy, chcieliście oczywiście takie realizacje zapotrzebowania na makroskładniki, na witaminy, na minerały, to też było poruszane. Także tutaj jest kwestia, że tak powiem, otwarta. Dostosowujemy temat warsztatów do zapotrzebowania, jakie Państwo zgłaszacie. Dokładnie, to też były bardzo fajne warsztaty, się spotykaliśmy rzeczywiście. Tak, i to jest fajne, bo rodzą się pytania na bieżąco, problemy na bieżąco i jakoś można do tego właśnie podejść stricte pragmatycznie, tak? Nie teoretycznie, tylko rozwiązujemy Państwa problemy. Dobrze, zaczynamy może już z pytaniami. Ja już kilka złapałam, także będziemy zaczynać po prostu. To, dokładnie. Magda, czy teraz tak, Kasia pytała, czy jest 5 dni po sliwie, czy długo musi być na skrzypach, skyrze, dipach i zupkach miksowanych? Czyli to, co rozmawialiśmy przed chwilą, dokładnie. Tak. To jest standardowa bolączka, pytanie i problem i lęki pacjentów po zabiegach. Generalnie wiąże się troszeczkę z tym trochę zamieszania, że te zalecenia nie są ujednolicone i ja mam świadomość tego, że różne ośrodki bariatryczne dają różne zalecenia swoim pacjentom. Państwo się komunikujecie między sobą, są grupy wsparcia formalne i mniej formalne, no i tam różne rzeczy są gdzieś tam pisane, swoje własne opinie, tak? Natomiast powiem z mojej praktyki, jeżeli nic się nie dzieje, próba szczelności jest w porządku, tak? Pacjent wychodzi ze szpitala, wiadomo, te pierwsze doby, no dieta płynna, półpłynna, następnie te papki, ale już po tygodniu, jeżeli nic się nie dzieje, pacjent nie wymiotuje, nie ma żadnych dolegliwości bólowych, to takie pierwsze stałe, bardzo miękkie pokarmy można włączyć, czyli niech to będzie jakiś na przykład kawałek białka jaja, spróbować sobie. Oczywiście tutaj warunkiem koniecznym jest przeżuwanie, którego Państwo powinniście się nauczyć dużo, dużo wcześniej, jeszcze przed operacją, tak? Ale zakładając, że pacjent potrafi ładnie gryźć, no to nie ma większych problemów, żeby zjadł sobie jakąś marchewkę gotowaną, czy ziemniaczka gotowanego, czy właśnie białko jaja, czy jakiś kawałek owocu, prawda, ugotowanego. Na początku oczywiście unikamy może surowizny. No nie pokusiłabym się tutaj, prawda, o jakieś tam pomidory, nie pomidory, to nie, ale gotowane warzywa jak najbardziej, mięciutkie, tak. Tylko kwestia po prostu pogryzienia dokładnego, przyrzucia, wymieszania tego ze śliną, nie powinno być jakichś większych problemów. Także nie, na pewno nie jest to właściwe, jeżeli ktoś bardzo długo wręcz przeciąga ten etap z przejścia z diety papkowatej do posiłków stałych. Dobrze, a jeszcze tak padło pytanie, czy na co zwracać uwagę bardziej, na mililitr, na gramy, ważyć, mierzyć, szacować? No, jak, tak. Jeśli chodzi o posiłki. Ja też jak edukuję swoich pacjentów, zakładam, że jest to trochę wcześniej niż po operacji, to pokazuję im takie miary, jak dostają takie gotowe jakby ryciny, gdzie są talerzyki pacjenta bariatrycznego, więc to jakby potrafią sobie pacjenci podzielić źródła białka, węglowodanów, tłuszczów na talerzu. Jeśli chodzi zaś o miary, no to tutaj raczej powiedzmy gramy, tak? Raczej gramy, każdy z nas ma, to znaczy nie jest to błędem, jeżeli ktoś to mierzy w mililitrach, tak? To wszystko zależy od tego, czym się posługujemy, bo jeżeli mamy wagę, no to sobie to wrzucamy na wagę, tak? Jeżeli mamy po jakieś tam, czy filiżanki, czy jakiś taki do odmierzania, jakiś taki kubeczek, no to niech to będą mililitry. Kwestia dowolna. Najlepszą tak miarą jest Państwa żołądek, bo on Wam powie, ile zjeść. Nawet jak sobie przygotujecie posiłek, tak jak czasami jest z rozpiski, nawet powiedzmy 150-gramowy, na początku oczywiście, że tego nie zjecie, tak? I sam układ trawienny, sam wasz nowy żołądek podpowie, ile na dany posiłek zjecie, bo to też jest tak, że przygotujecie sobie jeden posiłek, zjecie faktycznie taki, jak sobie założyliście, bo się uda, tak, bo akurat taka będzie potrzeba, natomiast za 3 godziny usiądziecie do posiłku, zjecie tylko 2 łyżki i to wystarczy. Teraz pytanie, co z osobami, które nie lubią mleka, czy to zastąpić mleko? Mleko, no jeśli chodzi o mleko, to tutaj generalnie to, co jest problemowe, to wapń.
I o to tutaj się w całym mleku rozchodzi, tak? Bo źródłem białka ono również jest, natomiast możemy sobie poradzić innymi sposobami, bo wystarczy, że zastąpimy produkty, bo to nie wiem, czy chodzi tylko o mleko, bo jeżeli chodzi tylko o mleko, no to jest trochę łatwiej, no bo produkty mleczne jeszcze nas ratują. Jeśli w ogóle cały nabiał, no to jakby nie ma też ciśnienia na to, żebyście Państwo pili to mleko, tak? I jedli te produkty mleczne. Można sobie poradzić mlekiem sojowym, ale wtedy do uzupełnienia jest wapń. Zawsze jest coś za coś w dietetyce. Jak coś zabieramy, to coś trzeba dać. Można z produktów sojowych korzystać, można ewentualnie korzystać z mlek roślinnych, które też są wzbogacane, są fortyfikowane w wapń, witaminę B12, to są takie, no lepsze, mam na myśli jakieś takie lepsze roślinne napoje, tak, które się zwykle nazywają jako mleko, nie są mlekiem, bo tak naprawdę są napojami roślinnymi, ale można zastąpić. Ważne jest tutaj, żeby po prostu tego wapnia pilnować. Jeśli tego nie uzbieramy z takich produktów fortyfikowanych, no to w grę wchodzi suplementacja. Pamiętajcie Państwo, że wapń jest nie tylko makroelementem, który jest potrzebny do mineralizacji kości, tak? Ale on odpowiada za prawie że 300 reakcji enzymatycznych różnych w organizmie i on jest po prostu nam niezbędny. Także jeżeli nie mleko, to można sobie zastosować produkty roślinne, takie napoje roślinne, wzbogacane w wapń, ewentualnie w ogóle można wycofać to mleko i te produkty nabiałowe, posiłkując się tutaj wtedy suplementacją. Pamiętajcie, że wystarczy zjeść trochę sardynek, wystarczą jakieś tam migdały i jeżeli to naprawdę zrobimy rozsądnie, jakąś pastę sezamową, oczywiście to już w późniejszym etapie, bo to na pewno nie na początku rozszerzania diety, ale mówimy o takim pacjencie, który już po prostu spożywa posiłki stałe, jest to do zrobienia. Jeżeli widzimy, że jest to nie do zrobienia z jedzenia, no to zawsze zostaje ta suplementacja i ona powinna wtedy jak najbardziej być wdrożona. Teraz takie pytanie. Za miesiąc mam operację, jak powinnam się do niej przygotować? Za miesiąc, no tak. Fajnie by było, żeby, to od razu mówię też do wszystkich Państwa, żeby tak samo jak planujecie, bo to jest jakiś proces, nie? To nie jest tak, że, znaczy czasami jest tak, że z dnia na dzień podejmuję decyzję, idę pod nóż i tyle, no ale to też trwa, no bo zanim się dostanie się do lekarza bariatry, zanim jest ta kwalifikacja, jakieś tam badania laboratoryjne i tak dalej, to trochę trwa. Fajnie jest, żeby myśleć o tym, ci, którzy mają jeszcze trochę czasu, żeby to było odpowiednio wcześniej, przynajmniej takie 3 miesiące, ale jak został miesiąc, oczywiście do tego możemy się jak najbardziej również przygotować. Nie ma tak, żeby nie można było czegoś poprawić, zawsze można. Więc odpowiadając na Pani pytanie, myślę, że zasadnym tutaj będzie dieta, która będzie taka może nie bardzo ubogo energetyczna, ale jednak, żeby jakiś deficyt energetyczny był. Dlaczego? Dlatego, że proponuje się w zaleceniach, żeby pacjent tracił masę, tracił przynajmniej 5% masy ciała do zabiegu. Jeżeli mamy tylko miesiąc, no nie wiem, czy akurat te 5% się da zrobić. Jeśli się da zrobić 8-10%, to też fajnie, tylko w jednym miesiącu. Ale jeżeli mamy troszeczkę więcej czasu, to się udaje. Z tego względu, żeby chirurg miał po prostu, że tak powiem, lepszy dostęp do Państwa. Tak? Wtedy te narządy są mniej otłuszczone. I jak to zrobić? No wprowadzamy jakiś delikatny deficyt energetyczny. Nie jestem zwolennikiem diet takich bardzo nisko energetycznych, ponieważ czyli te słowetne 800 kalorii? Tak, znaczy ja spotkałam się z takimi zaleceniami, natomiast tak jak powiedziałam, ośrodki są różne, zalecenia są różne i nasze stanowiska też są różne. Ja uważam, że sam zabieg operacyjny, no to nie jest jakiś tam zabieg kosmetyczny, tak? Do tego się odpowiednio trzeba przygotować. Po co stresować ten organizm? Można powiedzieć tak wyniszczającą dietą, ona jest niefizjologiczna. Taka właśnie typowo płynna, tak? Takie 800 kilokalorii. Będziecie Państwo na diecie niefizjologicznej tak naprawdę przynajmniej przez tydzień, dopóki nie wdrożycie sobie jakichś tam pokarmów stałych. Mało tego, jak wdrożycie pokarmy stałe, to ta dieta też nie będzie taka do końca realizująca wszystkie, całe zapotrzebowanie energetyczne, białkowe, węglowodanowe, tłuszczowe, tak?
Tak więc ja uważam, że mały deficyt, no i przede wszystkim zrezygnować z napojów słodzonych, niech ta dieta będzie bardziej bogato-białkowa, niech to będzie dobre przygotowanie do zabiegu, po to, żebyście Państwo mieli siłę na regenerację, po to, żebyście Państwo dobrze się, że tak powiem, goili, tak, szybciej dochodzili do siebie, więc tutaj realizujemy przede wszystkim zapotrzebowanie na białko i tego pilnujemy, sięgamy po produkty bogato-białkowe, mięso, ryby, jaja, nabiał, mleko, jeżeli ktoś lubi, toleruje. Te produkty warto, żeby były odtłuszczone. Rzeczywiście tutaj, tak jak nie jestem za tym, żeby ta dieta była bardzo niskoenergetyczna, to nie jestem za tym, żeby na przykład zamiast karkówki po prostu jeść kurczaka, tak? Zamiast jakiegoś tam, to nie chodzi o to, że produkty zawierające tłuszcz są złe, bo tłuszcz też jest nam potrzebny, to od razu... Nie mówimy o produktach light typowo. Nie mówimy tutaj o produktach light, ale na przykład no nie wybieramy karkówki, wybieramy kurczaka, tak? Nie wybieramy w tym momencie na przykład mleka 3-2, ale dwójką się spokojnie zaspokoimy, tak? To nie chodzi o to, że musimy jechać właśnie na produktach light, to byłoby nawet bardzo złe. Niemniej jednak troszeczkę mniej tego tłuszczu, takiego przede wszystkim dodawanego czy widocznego, raczej tutaj uważamy. No i produkty z pełnego ziarna, jeżeli tylko przewód pokarmowy pozwala przez jakiś czas, tak? Natomiast już stricte przed zabiegiem raczej dieta łatwostrawna z mniejszym udziałem błonnika, tak? Tak by to wyglądało. Także, no i przede wszystkim żółć, uczyć się tego żucia, uczyć się dobrego przegryzania, mieszania pokarmu ze śliną, uczyć się tego, że jemy w spokoju, że ten posiłek no powinien jakby... Powinniśmy się do niego jakby przygotować też w ten sposób, że to nie jest coś, tak jak wyglądało to nieraz do tej pory, bardzo przypadkowego, nie? Tylko fajnie by było już myśleć, oswajać się z tą myślą, że jeżeli chcę utrzymać efekty tej operacji bariatrycznej, to warto by było, żeby to jedzenie chociaż trochę planować, tak? Żeby to nie było bardzo przypadkowe na zasadzie, że jak już czuję wielki głód, to biegnę do lodówki. No i tą lodówkę oczywiście też warto zaopatrzyć w produkty po prostu zdrowe, tak? Zero żywności przetworzonej będzie jak najbardziej ok, rezygnacja ze słodkich napojów, rezygnacja z napojów gazowanych, bo przecież Państwo nie będziecie raczej spożywali takich napojów, bo są przeciwwskazane. Żucie, atmosfera, regularność tych posiłków, nawadnianie. O to słowo mi chodziło na R, regularność, dokładnie. Regularność też, tak. Dokładnie. Teraz tutaj Pani komentuje, że pięknie to wszystko słyszeć, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Ale co wygląda inaczej w tym momencie? Ja bym odpowiedziała w ten sposób, że to, jak rzeczywistość wygląda inaczej, to zależy od nas w tym momencie. My dostajemy narzędzie, które powinniśmy wykorzystać i one powinny wyglądać tak, prawda? Więc nie odpuszczamy, tylko rzeczywiście tak działamy. Nie ma tutaj w tym momencie wymówek, że inaczej to wszystko wygląda. 10 miesięcy po sleep, ile powinno się spożywać kalorii? 10 miesięcy po? Sleep. Po sleepie. No powiem tak, to już zahacza, że tak nam powiem, no rok około, tak? No to takie 1200 spokojnie można jeść. 1200, 1400. Czyli jesteś zwolennikiem ograniczonych kalorii po prostu nie. Do... Nie, okay, mówię okay. W praktyce, jak to wygląda, mniej więcej 1400 spokojnie na tym etapie zjadają pacjenci. Po 2 latach na pewno troszeczkę więcej. Dobrze, pół roku po sleep i od razu po operacji przeszedłem na wegetarianizm. Dużo biegam i brakuje mi energii, trzymając jednak zasad talerza bariatrycznego. Jakie suplementy energetyczne byłyby wskazane? Jestem wegetarianinem, tak? Wegetarianizm, dobrze. No, jeśli chodzi o to zapotrzebowanie, rozumiem, że to pyta pan też w kontekście sportu, tak? Tak. No to tutaj odżywki węglowodanowe jak najbardziej tak, ale też tutaj ostrożnie, żeby nie było dumping syndromu, nie? Trzeba by było ewentualnie takie odżywki pół na pół, czyli trochę węglowodanów, trochę białka, tak zwane bulki. Jeżeli by pan coś takiego potrzebował, to tak. No i oczywiście, jeżeli chodzi o nawadnianie, tutaj może pan spokojnie z napojów izotonicznych korzystać. Co jeszcze? No reszta jakby, jeżeli coś jest problematyczne, niedoborowe, no to już tutaj ewentualnie sprawdzamy wyniki badań laboratoryjnych, tak? Natomiast tak na co dzień napoje izotoniczne, jeżeli to są jakieś
powiedzmy, no, długodystansowe biegi, długodystansowe, jakiś długodystansowy wysiłek fizyczny, no to można pomyśleć o właśnie izotonikach. Natomiast później po treningu równie dobrze może Pan zjeść posiłek węglowodanowo-białkowy. Jeżeli jest to problematyczne, to takie posiłki właśnie jak bulk, czyli to są odżywki takie po prostu w proszku, to już trzeba było się zorientować dokładnie w ofercie sklepów, niemniej jednak tutaj odpadałoby też białko pochodzenia zwierzęcego, więc tutaj trzeba by było po prostu bazować na soi. Jesteśmy jeszcze tutaj w sferze wegetarianizmu. Jestem 5 lat po mini gastric bypass, bardzo źle toleruję mięso. Czy z warzyw można sobie dostarczyć 70 gram białka dziennie? Jak wygląda suplementacja białka? Z warzyw białko, no ciężko byłoby te 70 gram, no chyba ciężko. Raczej tutaj nie, raczej bym się skłaniała do jakiejś wtedy suplementacji odżywką. Taką wegę. Dobrze, ale tutaj jest właśnie, że chodziło tylko o mięso w zasadzie po prostu, więc nie tylko z warzyw, ale też jest nabiał, prawda? W zasadzie. To jest o tyle prościej, że tutaj pani nie pisze, że jest weganką ogólnie. Więc po prostu tutaj wszelakie produkty jak najbardziej nabiałowe, prawda? Tak. Jeżeli tylko mięso, jeżeli do eliminacji, no to jak najbardziej, no to spokojnie pani uzbiera, tak. Jajo. Mhm. Jeżeli jest spożywana ryba, jeżeli są spożywane produkty nabiałowe, jak najbardziej tutaj wtedy tak. I oczywiście białko roślinne też jakby jest w puli tego białka ogólnego, tak? Czyli jeżeli pani sobie spożywa na przykład, nie wiem, ryż, kaszę, no to tam też oczywiście jakieś tam białko wpada, nie jest go dużo, ale suma dzienna, tak. Plus jeżeli się wesprzemy właśnie produktami, które przed chwilą wymieniłam, to oczywiście tak. Dobrze, jestem miesiąc po gastric bypass, od 2 dni mam okropne zaparcia, trzymam się rozpiski ze szpitala. Co może być tego przyczyną? Ale też nie wiem, jaka rozpiska była w zasadzie w tym szpitalu. No ale co na zaparcie generalnie, bo może o tym porozmawiajmy. Co na zaparcia? Znaczy tak, jeśli chodzi o motorykę przewodu pokarmowego, tak naprawdę po zabiegu to chwilę musimy temu dać czasu. Natomiast jeżeli mijają te 72 godziny, powiedzmy tak, no to rzeczywiście to już jest taka sytuacja, że należy zainterweniować i tutaj sobie można na tym etapie tak naprawdę, no ciężko tutaj pani wprowadzić jakieś większej ilości błonnika pokarmowego, no bo nie było, byłoby to, że tak powiem, ryzykowne, tak? Działać z tyłu, czyli po prostu jakiś tam czopek, a w perspektywie długofalowej na pewno zwracamy uwagę na nawodnienie i później można sobie myśleć o wprowadzeniu na przykład produktów, które będą rozwalniały, tak? Czyli będą nie będą zapierające, tylko będą rozwalniające. Czyli tutaj można sobie pomyśleć o jakimś soku rozcieńczonym, oczywiście można pomyśleć o jakimś jabłuszku, tak? W tą stronę idziemy, bo no tutaj no, błędem byłoby włożenie czegokolwiek do ust, co zawiera dużo błonnika, bo mogłoby się przydarzyć tak, że panią po prostu jeszcze bardziej przykorkuje, tak? Tak to nazwijmy. Natomiast wszelkiego rodzaju produkty takie gładkie, jak w tej chwili może pani jeszcze jakieś takie gerberki owocowe, proszę sobie spróbować, tak? I pilnujemy nawodnienia. Kwestia, pytanie numer jeden, ile pani pije wody w tym momencie? Natomiast tak jak powiedziałam, motoryka przewodu pokarmowego, dajmy sobie trochę czasu, bo pacjenci różnie reagują, czasami są to zaparcia, czasami jest to postać taka trochę biegunkowa, ale że tak powiem, to się uleży najprawdopodobniej. Gdyby był problem, no to oczywiście trzeba to będzie weryfikować i trzeba będzie wprowadzać produkty bardziej rozwalniające. Można sobie przygotować chociażby klej, powiedzmy z kaszy jęczmiennej czy z płatków owsianych. On będzie też tak powodował, troszeczkę będzie wzmagał tą perystaltykę, nie? Nie klejki ryżowe, ale tutaj klej kowsiany jak najbardziej bym widziała. Plus jakiś tam rozcieńczony sok jabłkowy. Jeśli jesteśmy teraz w temacie nawadniania, pani twierdzi, że nie może wypić więcej niż litr wody, ponieważ jest słabo po litrze wody, ale to nie pijemy tego litra wody na raz. Tylko... Na raz nie. No, na raz dokładnie. Nie pijemy, no. Pijemy małymi łyczkami, tak? No i w ciągu dnia, jeżeli się państwo ładnie postaracie, to sobie spokojnie uzbieracie taką ilość nawodnienia, że spokojnie te 1,5 litra jesteście później w stanie wypijać takie zalecane minimum z minimum, nie?
Tylko, że to musi być znowu nawyk. I tutaj znowu wracamy do tej sytuacji pytania na początku, co zrobić, jak się przygotować. No właśnie. Cały czas przy sobie i kiedy tylko pamiętam łyczek, no właśnie. Tak, proszę Państwa, mam nadzieję, że każdy z Państwa nie ma teraz przy sobie, oglądając naszą relację. Dokładnie. Czy to prawda, że zbyt wczesne wprowadzanie pewnych produktów może skutkować konsekwencjami później? Na przykład przedwczoraj jadłam mega miksowanego banana z mlekiem, konsystencja wody. Ja się czułam świetnie, a ludzie na grupie powiedzieli, że to źle. Miksowany banan z mlekiem. Nie, to nie jest do końca źle. Jeżeli pani się nie czuła dobrze, to dlaczego jest źle? Bo ludzie na grupie tak powiedzieli. No to może ludzie na grupie mają inne doświadczenia. Jeżeli pani się czuła po tym dobrze, to znaczy, że jest okej. Dobrze, teraz tak. Ile dni stosować po sleep? Płyny, mleko, rosołek? Czy można tutaj jogurty pitne, owocowe, czy nie? Kiedy wprowadzać papki i jakie to mogą być produkty? O Jezu. Czy zupa z mięsem, ziemniakami, kaszę, makaron? Skomplikowany komentarz, nie potrafię go do końca odczytać. Ile dni stosować po sleep płyny, mleko, rosołek? Czyli to jest dieta płynna, ile czasu? No, jak umówmy się takie 3 dni i zacznijmy coś miksować. Dokładnie, ale jogurty, takie rzeczy to też już po prostu można, prawda? Jeszcze na wszystko porządku, tak, dokładnie, tak żeby... Oczywiście, tak, tylko że no, te jogurty owocowe jakby się dało na naturalne, to by było super. To by było cudownie. Bo można... jeżeli już idziemy też w stronę tego zdrowego żywienia, tak? Czyli no, staramy się zachować to, co, do czego Państwo się przygotujecie wiele miesięcy, czyli no, walczycie o jakieś tam swoje lepsze jutro, lepsze samopoczucie, lepsze zdrowie, no to już warto w perspektywie pomyśleć o tym, żeby produkty, te, które będą trafiały na Wasze talerze, były po prostu z natury zdrowe. I dużo lepiej jest korzystać z tych jogurtów naturalnych. Oczywiście różnie to bywa, czasami się nie da. Da się, tylko że po prostu to wymaga dłuższego okresu czasu, tak? I wiadomo, że preferencje smakowe też się po zabiegu zmieniają, więc no warto to też wykorzystać. Osoby, które były przywiązane na przykład do słodyczy, nie mają później problemu, żeby odstawić te słodycze i nie mają problemu, żeby przestać właśnie pić takie jogurty pitne, słodzone, bo zadowalają się jogurtem naturalnym i jest wszystko w porządku. Teraz tak, dużo komentarzy jest na temat kawy. Jak jest w stosunku do kawy pitej po operacji? Od kiedy można już, jak można, czy w ogóle można, bo też zasugerowałam, że można. Kawa. Myślę, że jak najbardziej można. Od kiedy? No, jak Państwo już wrócicie do domu, to sobie wypicie tą kawę, no i tyle, no. Dlaczego bym powiedział, wyjdźcie tylko ze szpitala, tak? Tam w szpitalu to wam powiedzą, że nie, że tylko woda i tak dalej. I niech tak będzie. Słuchajcie, ten 1-2 dni różnicy naprawdę was nie zbawi. No, jeżeli ma być wszystko w porządku, to po prostu wytrwajcie i ta kawa naprawdę będzie wyśmienicie smakowała. Oczywiście, jak wrócicie do domu, to sobie zasiądźcie z rodziną i wypijcie sobie tą kawę. Dobrze, ale jeszcze powiedzmy to, jaka to ma być kawa, po prostu, że nie wiem, rozpuszczalna, sypana z ekspresu, jak to widzisz na przykład? No. Jak ja to widzę? No to jest znowu takie preferencje smakowe moim zdaniem tak naprawdę, bo chyba nikt z tych fusów nie pijesz Państwa, chyba że ktoś wyjada te fusy, no to wtedy nie, to wtedy takiej kawy bym nie polecała, ale jeżeli to jest kawa nawet zaparzona, tak, z fusami, ale no... No to ja nie widzę tutaj jakby przeszkód, żeby taką kawę wypić. A ja na przykład mam alergię na rozpuszczalną. W sensie, jak ktoś mówi, że pije rozpuszczalną, dla mnie to nie jest kawa, to jest napój kawowy ogólnie i to nie jest za zdrowe, prawda, pani dietetyk? No, substytut powiedzmy. Dla mnie jest to też substytut, ale czasem się i taka się przydarzy, ale ludzie, którzy taką lubią. I co mi do tego? To sobie piją taką.
Okej, okay, dobra. Kasia tutaj twierdzi, że jutro robi kawę. Kasia, smacznego w takim razie. Dokładnie. Tutaj ktoś jeszcze pisze, ciężko z tą regularnością, szczególnie w pracy, jak jest zapieprz. Mhm. No jest, jest. Czasem tak jest, ale to też właśnie wybieramy. Tak, tylko że to też sobie Państwo przemyślcie, bo czasami przeszkodą jest zapieprz, ja wiem. W wielu przypadkach i pacjenci mi to mówią, że naprawdę jest ciężko, bo na przykład mają przerwy o określonej godzinie, tak, ale na to jest też pewna rada. No jeżeli wiemy, że mamy o określonej godzinie posiłek, tak, to po prostu weźmy go ze sobą, przygotujmy, weźmy coś łatwego do zjedzenia, ale niech ten posiłek po prostu będzie, nie? Bo najgorsze, co może być, to znowu rozchwianie tego wszystkiego. Jeżeli znowu postawimy jakby tylko i wyłącznie, bo praca jest najważniejsza, no to tak już kiedyś było, było tak przed operacją, było wszystko ważniejsze niż ja, tak? Była praca ważniejsza, był dom ważniejszy, były dzieci ważniejsze, a ja na końcu. No i to uważam, że to też powinno się trochę zmienić, kwestia po prostu planowania. To jest to, co mówiliśmy na samym początku, planowanie i obmyślanie tego, co ja mogę wziąć do tej pracy, co będzie mi łatwo zjeść. A jeżeli to jest na przykład, nie wiem, pani na kasie, załóżmy, tak, i ma możliwość gdzieś tam między klientami też odwrócić się coś tam, sobie pomalutku ten posiłek, gdzieś tam są jakieś przerwy, no trzeba kombinować. Mam świadomość tego, że czasami bywa bardzo ciężko, ale trzeba kombinować na tyle, na ile się da. Dokładnie. I wracamy do tego, że musimy wszystko planować. Nie zapomnijcie też Państwo, że jeżeli jest duży problem, na przykład jeśli chodzi o posiłki w pracy, no to też możemy poniekąd przygotować sobie jakiegoś tam, jakiś substytut posiłku. Oczywiście jest to sytuacja awaryjna, tak jak mówię, ale mamy do dyspozycji jakieś tam, powiedzmy, chociażby szejki białkowe, tak? I tutaj no w każdej chwili, że tak powiem, możecie tego szejka sobie gdzieś tam popijać malutkimi łyczkami po, nie wiem, w międzyczasie, w pracy, tak? Też trzeba brać to pod uwagę, że to nie jest złe rozwiązanie. Czasami tak jest lepsze niż po prostu niezjedzenie niczego. Też było pytanie, czy kawa czarna, czy kawa z mlekiem, a propos kawy. Kawa czarna, czy kawa z mlekiem. To zależy, czy pan lubi z mlekiem, czy czarną. Dokładnie. Ale nie ma tutaj naprawdę, proszę Państwa, jeżeli z mlekiem, no to można powiedzieć, że też fajnie, tak? No bo dostarczymy trochę tam wapnia, białka. Czemu nie? Dokładnie, smacznego w takim razie. Smacznego. O, kiedy po operacji można zacząć pić kwaśne napoje typu sok naturalny z wiśni czy aronii? Kwaśne i do tego soki. Kwaśne i do tego soki, więc tak, po pierwsze, soki zawsze polecam, żeby, może inaczej, jak się da, to lepiej zjeść owoc. Nie? To jest pierwsza zasada, że owoc będzie 1000 razy lepszy niż sok zawsze i wszędzie. Dlaczego? Dlatego, że w soku każdym jednym praktycznie jest to, no to są same cukry, tak? Same cukry proste i one dosyć szybko trafiają do naszego krwiobiegu, dosyć szybko nam podnoszą cukier we krwi. W przypadku osób po operacji bariatrycznej zawsze istnieje ryzyko wystąpienia dumping syndromu. I miałam kiedyś taką pacjentkę, która rozcieńczała sobie ten sok nawet w proporcjach takich, jak się zaleca i mimo wszystko no, czuła się źle. Kwaśne. No kwaśnego raczej unikałam w tych pierwszych etapach gdzieś tam po operacji, natomiast myślę, że spokojnie po 3-4 tygodniach, jeżeli pani by miała jakąś potrzebę spożycia, to oczywiście małe ilości, zobaczyć jak pani na to zareaguje i no nie widziałabym też tego tak, że to wpuszczamy po prostu na pusty żołądek gdzieś, nie? Że to jest pierwszy posiłek, pani się budzi i pije sok z wiśni. To chyba raczej kiepski pomysł, ale jeżeli to jest gdzieś tam do posiłku i pani ma nieodpartą ochotę wypić trochę tego soku, no to proszę spróbować. Ale żeby tego nie traktować jako napój, prawda? W sensie nie traktujemy tego jako napój, napojem w przypadku nie tylko pacjentów bariatrycznych, ale każdego jednego Kowalskiego powinna być przede wszystkim woda i jest to napój zupełnie neutralny, naturalny, obojętny, a jednocześnie bardzo dobrze nawadniający, więc do picia woda, no i ta wspomniana kawa, czy to z mlekiem, czy bez, również może się pojawić, ale soki naprawdę unikajmy tego. Dużo lepiej jest zjeść w całości owoc, bo dostarczamy właśnie błonnika, Państwo wtedy też nie cierpicie na te zaparcia. No i indeks glikemiczny jest zupełnie inny, jeżeli ktoś niż samego soku, tak? Także ja jestem zwolennikiem całego owocu. Dokładnie. Teraz padło też pytanie, co to jest ten dumping syndrom? Jakbyś mogła to tak opowiedzieć? Tak, najprościej jak się da.
Dobrze, więc to jest taki stan, kiedy po spożyciu cukru prostego osoba bardzo szybko wzrasta u niej poziom glukozy, cukru we krwi, natomiast później bardzo szybko spada, tak? I dochodzi do takiej sytuacji, że no, w związku z tym pacjent bardzo źle się czuje, może omdleć, może mieć zawroty głowy. To jest bardzo, to jest taki stan niedocukrzenia, tak? W naszym języku to jest stan hipoglikemii. I on tak naprawdę, jeżeli jest no, taki, że tak powiem, bardzo mocno nasilony, jest nawet niebezpieczny dla zdrowia i życia. Także tego unikamy. Pojawiają się nudności, bóle głowy, wymioty, ogólnie bardzo złe samopoczucie i tego na pewno należy unikać. Stąd właśnie rezygnacja ze słodyczy, z takich napojów gazowanych, kolorowych, nawet nie gazowanych, ale kolorowych, czy właśnie soków jest dobrym pomysłem, bo nie jesteście Państwo na to narażeni. Z reguły dumping syndrom dotyka bardziej osoby po gastric bypass, mniej po sliwie, ale bywa różnie, bo mamy wrażliwość osobniczą różną i tak jak Państwu powiedziałam, ta Pani akurat, którą sobie wspominam, była po sliwie i niestety no, okazało się, że u niej no, te soki nawet bardzo mocno rozcieńczone nie są dobrze tolerowane, więc nic na siłę. Dobrze, a takie herbatki ziołowe, rumianek, mięta, melisa można? Pewnie, że można. Można. Dokładnie. A czemu nie? Tak, dobrze. Jeżeli tylko pacjent nie ma skłonności do alergii, to oczywiście, że można. Dokładnie. Jeszcze padło pytanie, jak długo Pani pracuje z pacjentami bariatrycznymi? My pracujemy ze sobą przynajmniej 2 lata, jak od koniec grupy. Ze trzy chyba będzie, jak jestem w LubMedzie, a my tak z 2 na pewno, nie? Pani Kasia? No, tak, my tak, ale ja mówię to wcześniej jeszcze pracowałaś generalnie w LubMedzie. Tak, gdzieś około 3 lat. Przejechałyśmy ją po prostu Magdę z LubMedą. Dokładnie. Tak. Jak powinna wyglądać dieta 2 miesiące po operacji, czego unikać? No. Czego unikać? Przede wszystkim unikamy produktów wysoko przetworzonych. Pamiętajcie Państwo, że to, co sobie sami zrobicie w swoim zaciszu domowym, to jest tylko i wyłącznie wasze. Wy macie nad tym pełną kontrolę. Coś, co już jest zapakowane tylko i wyłącznie do odgrzania, tego nie tykajcie nigdy. I w zależności od tego, czy jesteście, przygotowujecie się do operacji, czy jesteście po operacji, produkty przetworzone nie. Produkty, gdzie będzie bardzo duża ilość cukru, produkty, gdzie będzie bardzo duża ilość soli, to są właśnie produkty wysoko przetworzone. Same produkty takie z natury, jak wchodzicie do marketu, bo zakładam, że większość z Państwa robi gdzieś tam zakupy w markecie, chociaż fajnie by było na jakichś targach, rynkach i tak dalej. Ale dobra, jesteśmy w tym markecie, no to co możemy wybrać? No na pewno mijamy szerokim łukiem produkty wysoko przetworzone, idziemy na warzywa. Warzyw możecie Państwo jeść naprawdę dowoli, tak? Warzywa, owoce, mięso, ryba, jajo, kasze, ryż, makaron, ziemniak i w zasadzie produkty nabiałowe takie bez cukru i w zasadzie mam zakupy zrobione i z tym mogę wrócić do domu i z tego można coś fajnego uklecić. Oczywiście to nie jest tak, że pacjent bariatryczny nie może zjeść ciasteczka, nie może zjeść pizzy. Może, bo wszystko jest dla ludzi i to Państwo też jakby w swoim menu będziecie mieli, tak? No bo siłą rzeczy no chyba nikt psychicznie po prostu tego nie wytrzyma i to by było chyba wręcz nie do końca dobre, żeby katować się. No ja sobie nie wyobrażam, żeby dana osoba była na przykład całe życie na gotowanym kurczaku i gotowanym ryżu i nie wiem, i marchewce. Tak się nie da. Bo życie jest życiem, możemy zakładać, że te produkty będziemy wybierać zdrowe, no ale okaże się, że jest jakaś impreza, że jest spotkanie rodzinne, no i Państwo coś chcecie zjeść, czego nie przygotowaliście. No to wybieramy wtedy produkty takie, które wydają się nam po prostu zdrowe, tak? Unikamy tych produktów wysoko przetworzonych, słodyczy, napojów gazowanych, oczywiście i wszelakich rodzajów takich kolorowych, dziwnych, wód smakowych, które też zawierają spore ilości cukru, chociaż teraz się chyba w Lidlu pojawiły jakieś takie bezcukrowe, ale generalnie tego unikamy. Zastosujmy zasadę 80-20. Jeżeli 80% produktów spożywanych przez Was będzie ok, będzie takich, że tak powiem, czystych, taka czysta micha, tak?
czyli to są produkty gotowane, czy jakieś takie, nad którymi macie kontrolę, bądź kupione jakieś takie nieprzetworzone, to super, a te 20, jak się coś przydarzy, typu ciastko i tak dalej, to też jest miejsce na to, tak? Bo nie da się inaczej. To też nie o to chodzi, żebyście Państwo się katowali, bo zmiana sposobu żywienia ma być jakby w zgodzie z Wami, tak? To nie może być coś na przekór i coś, czemu nie podołacie. I normalne jest, że każdy od czasu do czasu ma ochotę na ciastko, każdy od czasu do czasu ma ochotę na pizzę i powinniście sobie na to też pozwalać. Jeszcze nie zdarzyło się tak, żeby pacjent od jednego kawałka pizzy utył. To nie jest tak. Ja teraz odpowiem pani Dominice, która piąty raz wrzuca to samo pytanie. Pani Dominiko, było odpowiadane na to pytanie już wcześniej i live zostanie zapisany później. Będzie sobie można odsłuchać od początku, jeśli pani nie była od samego początku na naszym spotkaniu. Także proszę się nie denerwować, mówiliśmy o tym piąty dzień postliwie, co można. Teraz tak, Madzia, jeśli chodzi o pieczywo, jak wygląda z pieczywem sytuacja? Czy można, kiedy można, czy nie można? Jak wygląda? Z pieczywem bywa tak, że to też jest taka dosyć no, indywidualność, że tak powiem, osobnicza, bo są osoby, które są pacjenci, którzy w ogóle no, zatykają się tym chlebem, tak? No nie przechodzi im, tak? Próbują mimo wszystko, no nie da się. Są pacjenci, którzy jedzą, normalnie jedzą po operacji, gdzieś tam powiedzmy dwa tygodnie zaczynają jakieś tam posiłki stałe, zaczynają jeść chlebek, oczywiście porządnie go gryzą i też jest wszystko okej. Okay. Także naprawdę, równie dobrze można z tego chleba zrezygnować, zastąpić kaszami, ja nie widzę problemu, jeśli chodzi o wartości odżywcze. Natomiast oczywiście no można, w pierwszym etapie powiedziałabym, żeby należałoby unikać takiego pieczywa bardzo świeżego, jakiegoś tam z pełnego ziarna, bo to może się okazać za ciężkie, tak? Natomiast pieczywo typu pszenne na samym początku, czy graham, takie czerstwe, namoczone, gdzieś tam rozmemłane, że tak powiem, w buzi, myślę, że będzie w porządku. Kwestia tego, czy po prostu, jak sobie pacjent z tym poradzi, czy tego tak naprawdę chce, bo niektórych pacjentów odrzuca od chleba. Bardzo duża część pacjentów po prostu się zatyka tym chlebem i też ma problemy właśnie z chlebem, z mięsem. To są chyba dwa takie produkty, gdzie pacjenci szczególnie mocno narzekają. No i czasami jest problem też z mlekiem, ale tu jest bardziej kwestia nietolerancji laktozy. Okej. Okay. Co pani sądzi o diecie przypominającej, czy faktycznie spowalnia metabolizm, ale to chyba dieta przypominająca, słyszałaś o czymś takim? Dieta przypominająca. Poprosiłabym o jakieś dodatkowe, że tak powiem, instrukcje, bo nie ma... Znaczy była taka, pamiętam z angielska, to była jakaś taka dieta po prostu, że 5 dni się przypominało, że się chodziło na papki, coś tam, było po gastric bypass, to się teoretycznie, to było modne swego czasu na grupach, ale tak? To raczej... Nie stosuję czegoś takiego. Okej, dobra, no to pominiemy to pytanie. Jakie są potrzebne badania do spotkania z panią za 3 miesiące gastric bypass, a waga stoi? Mhm. Badania, tak? Dobra, tak, szan? Jakie badania, tak. Badania. No to przede wszystkim morfologia, OB, TSH. Większość też Państwo robicie po prostu przygotowując się do operacji, więc jak najbardziej taki profil, jakim Państwo dysponujecie, jeżeli przyniesiecie na wizytę, to będzie wystarczające, może poza morfologią, która jest, że tak powiem, świeża, krutej. Ale generalnie morfologia, OB, TSH, glukoza, profil lipidowy, mile widziany, próby wątrobowe, mile widziane. Chyba tyle. Jak się nawodnić, jeśli nie można wcisnąć się w jednego litra? Jeszcze raz? Jeszcze raz. Jak się nawodnić, jeśli nie można wcisnąć 1 litra wody? A jak jest z tą wodą? To powinna być czysta woda, czy można to jeszcze jakoś inaczej zrobić? To jeszcze raz wracamy do tematu wody. Do tematu wody. No, wiem, że czasami, jeżeli pacjent. Tak? Czy tylko woda nawadnia? Czy tylko woda nawadnia? No nie, tak naprawdę każdy płyn będzie nas nawadniał, bo każdy jeden składa się z wody. Więc no nie tylko woda nas nawadnia, ale woda robi to dobrze.
W sensie takim, że no jeżeli mamy zapotrzebowanie na płyny, powiedzmy tam sobie liczymy 30 ml na kilogram masy ciała, to jest nasze zapotrzebowanie na wodę i je realizujemy, to powiedzmy, że jest okej. Okay. Ale jeżeli z różnych względów pacjent pić wody nie może, no to tutaj również może się nawadniać innymi rzeczami. Takie rzeczy, które zawierają też jakiś procent wody, chociażby czy mleko, czy jakieś tam jogurty pitne, tam też się znajduje woda. Zup Państwo raczej nie spożywacie, no ale standardowo w zupach też mamy jakąś tam wodę, więc ewentualnie u pacjentów niebariatrycznych też zupa, ale tutaj w pierwszych etapach powiedzmy, no i tak jesteście Państwo na bulionach, no to wtedy tak, no to też się nawadniacie. Czy można coś dodać? No można dodać świeże owoce, można dodać plasterek ogórka, jeżeli to Państwu poprawi w jakikolwiek sposób smak tej wody i spowoduje, że będziecie jej pić trochę więcej. Też z doświadczenia powiem, że czasami jakby woda wodzie nierówna i pacjent musi sobie odnaleźć swój smak tej wody. Niektórym smakuje po prostu, nie wiem, żywiec, tak? Innym będzie smakowała ci sowianka, jeszcze innym będzie jakaś tam inna woda smakowała, więc po prostu sobie próbujcie. Mhm. Tutaj mnie, jeszcze tak, Ola pytała o możliwość podniesienia żelaza we krwi. Jakie są sposoby na to? Po prostu co byś mogła zalecić, a ja wiem, o czym będziesz mówiła teraz. Tak? Taką obrzydliwą wątróbkę. Pamiętasz, opowiadałaś na warsztatach o tym szejku z wątróbki. No jasne, no, ale to tylko chwilę trwa, jak ładnie żelazo podnosi. Tak, oczywiście. No więc proszę Państwa, jeśli chodzi o żelazo, to pomijając kwestię suplementacji, tak? Pomijając kwestię tabletkowania się, no to oczywiście dieta i mamy tutaj do dyspozycji źródła żelaza chemowego i niechemowego. I żelazo chemowe będzie występowało we wszystkich produktach odzwierzęcych, tak? Czyli tam, gdzie mamy jakieś mięsko, podroby, to są bardzo dobre źródło, to jest bardzo dobre źródło żelaza chemowego. Żelazo niechemowe będzie we wszystkich innych produktach roślinnych, szczególnie w tych zielonych warzywach, tutaj sobie uzbieramy troszeczkę tego żelaza niechemowego, ale jeśli chodzi o żelazo niechemowe, no to niestety jest trochę problem z wchłanianiem tego żelaza i ono nam się przyswaja w bardzo niskim stopniu, szacuje się, że nawet 5% tylko, więc to jest tak naprawdę całe nic. Oczywiście można się wspomagać tutaj jeszcze witaminą C, która będzie ułatwiała wchłanianie tego żelaza, ale pierwszeństwo mają produkty, które zawierają w swoim składzie chem, czyli produkty odzwierzęce. Świetnym źródłem tutaj jest mięso, jest wątroba, jak najbardziej można sobie przyrządzić właśnie taki koktajl z wątróbki, miło wspominany przez niektórych. Mrozi się po prostu wątróbkę, później ją wyciąga z zamrażalnika, zamrożoną się miksuje z jakimiś na przykład warzywami, w ogóle nie czuć smaku tej wątróbki i mamy uzupełnione żelazo i jednocześnie witaminę A. Ewentualnie można to na lody przerobić. Ale dla tych, którzy nie chcą na przykład takich rzeczy robić z różnych elementów, bo tam nie wiem, mają jakieś opory, no to przecież można sobie przyrządzić jakiś tam pasztecik wątróbką, tak? Niekoniecznie musi to być typowa wątróbka, taka z patelni, jak zawsze z cebulą wdymająca. Nie, są różne sposoby. Jest wątróbka świetna duszona z jabłuszkami, jest wątróbka z wiśniami, czy właśnie jakiś taki pasztet, czy jakieś takie nadzienie, jeżeli sobie zrobicie na przykład nadzienie, powiedzmy, będzie to mięsko i w mięsku będzie nadzienie, będzie ono faszerowane wątróbką, no to już mamy jakiś tam udział tego żelaza i tak grosz do grosza i będzie kokosza. Natomiast no z żelazem bywa tak, że szczególnie u pacjentów bariatrycznych, że tego trzeba pilnować, nie? To bardzo szybko gdzieś tam się rozmywa, ucieka i rzeczywiście tego trzeba pilnować. No jeśli jest jakiś problem większy z gospodarką żelazową, no to oczywiście wkracza suplementacja i przed tym się też proszę nie bronić. Teraz pan pisze, że jest 15 dni po operacji, obecnie na diecie papkowej, 15 dni po operacji. Czy będąc na tej diecie, mimo suplementacji witaminami, można tak osłabić organizm, żeby to doprowadzało do utraty przytomności? Mm-hmm. Powiem tak, no nie wiem, z czego się składają też do końca te papki, tak? Bo generalnie, no jeżeli to są papki warzywno-owocowe, bez źródeł białka na przykład, z małą ilością węglowodanów, no to może być licho, dlatego że może pani po prostu, jeżeli takie,
tak, takie rzeczy się przydarzały, jak utrata przytomności, no to no tak, może się tak wydarzyć, to po pierwsze, po drugie, jeżeli się tak wydarzyło, no to bardzo źle, bo najprawdopodobniej po prostu pani wchodzi w taką właśnie hipoglikemię i po prostu jest bardzo niski udział glukozy we krwi, co zagraża życiu. Nie jest to dieta fizjologiczna też w tym momencie. No nie wiem, musiałabym znać zawartość tych papek. Tak, dokładnie, ale to też tutaj nie jest tłumaczeniem, że tak osłabiony organizm przez brak suplementacji w tym momencie, to raczej to nie o to chodzi, tu chodzi o brak energii. O brak energii. Za mało kalorii, ewentualnie tak. Picie wody, tu też chodzi brak wody. Tak. No, umówmy się, że te papki, które sobie Państwo przygotowujecie gdzieś tam na początku, no to one, no, one są niskoenergetyczne, nie? I to... Ona nie realizuje zapotrzebowania energetycznego takiego, jakie powinno być, tak? I zapotrzebowania na makroskładniki również, dlatego właśnie się mówi, żeby jeżeli nic się nie dzieje, żebyście Państwo po prostu zaczynali w miarę szybko spożywać te posiłki stałe, bo to Wam umożliwia realizację zapotrzebowania na makroskładniki. Ewentualnie, jeżeli jest bardzo duży problem, no to można korzystać z jakichś ONS-ów, tak? Czyli jakichś tam takich buteleczek typu NutriDrink. Jeżeli jest jakiś problem z różnych względów, no to należałoby się dożywić, tak? Ale tutaj no, na tych papkach, no jeżeli nie ma przeszkód, to ja bym proponowała, żeby pani jednak próbowała wprowadzać pomalutku posiłki stałe. Jeżeli pani nie wymiotuje, nie ma żadnych dolegliwości bólowych, to dlaczego tej diety nie próbować już rozszerzać? Dokładnie. I teraz słuchaj komentarza. Jestem 4 lata po operacji, przytyłam z 65 do 76 kg. Mam dietę od dietetyka 1000 kalorii. Schudłam na niej, ale przerwałam i znów przytyłam. Mhm. Choruję na niedoczynność tarczycy i gruczołaka przysadki mózgowej. Aha. Powiem tak. Po 2 latach część pacjentów ma taki efekt troszeczkę odbicia i ta masa ciała może powędrować troszeczkę do góry. Natomiast dieta 1000 kilokalorii w takim stażu już po bariatrii, to ja bym nie widziała tego. To jest trochę mało. Nawet patrząc pod tym kątem, że no, takie 1200-1400 to już powiedzmy, że to jest taki etap, gdzie ta dieta jest w miarę fizjologiczna, w sensie takim, że my możemy zrealizować zapotrzebowanie na makroskładniki, tak? Na białka, węglowodany, tłuszcze i na składniki witaminowo-mineralne. To już jest raczej kaloryczność, która prawie że albo w 100% już potrafi pokryć zapotrzebowanie pacjenta, takiego nie po bariatrii. Trzeba brać pod uwagę, że ten po bariatrii dużo mniej przyswoi, tak? Dużo mniej wchłonie, więc no tutaj wydaje mi się, że to trochę mało. Wydaje mi się, że na kaloryczności większej też mogłaby pani zredukować masę ciała. Natomiast takie katowanie się dietą bardzo niskoenergetyczną no nie jest dobrym rozwiązaniem, bo ten metabolizm naprawdę bardzo, bardzo spowolni, a nie tego chcemy. Ważne, żeby te produkty były po prostu zdrowe z natury i ta kaloryczność, naprawdę proszę mi wierzyć, nie ma aż takiego znaczenia. I ja też nie jestem zwolennikiem liczenia co do jednej kalorii i takiego właśnie, bo to też wszystko zależy od tego, jak ten pacjent się prowadzi, ile on ma aktywności fizycznej, tak? No bo jeżeli to jest pacjent, który ma dużą aktywność fizyczną, no to nie wyobrażam go sobie trzymać na diecie 1000 kilokalorii, bo no może się pojawić jakieś takie załamanie później metaboliczne, z którego bardzo ciężko jest wyjść. I następuje znowu wzrost masy ciała, nie? Także... Jakby, ja bym zwiększyła trochę tą kaloryczność, mimo tego, że tam się różnie porobiło i pani schudła, później przytyła, no też pytanie, dlaczego pani przytyła, czy stosując tą dietę pani przytyła, czy ją pani zawróciła i z powrotem pani powróciła do jakichś tam nawyków żywieniowych. To jest dieta tego dotłudzania czy odżywiania, prawda, bo to też dietetycy bariatryczni z kolei są odżywiania, a nie od odchudzania, prawda? Dlatego, że Państwo po to się poddajecie zabiegowi, że to jakby to, że wy chudniecie, to jest zasługa przede wszystkim lekarza bariatry, bo on wam zrobi tak, żeby było dobrze i żebyście mieli ten efekt w postaci takiej metabolicznej, tak, poprawy i redukcji masy ciała. Natomiast do dietetyka należy
to, żebyście Państwo byli prawidłowo zaopatrzeni we wszystkie kluczowe składniki odżywcze i żebyście utrzymali efekt operacji. Pan Krzysztof tutaj pisze ten 15 dni po operacji, który zemdlał, że to było tak, jajko z twarogiem, jogurt naturalny z gotowanym jabłkiem i od paru dni robi mu się ciemno przed oczami, a dziś stracił przytomność. Czyli generalnie mi się wydaje, że deficyt kaloryczny w tym momencie, no ale to jest moje. Tak, może być mało kalorii i to są, jeszcze raz tam było, co tam było, białko, bo ja nie widzę tego. Jogurt naturalny z gotowanym jabłkiem albo jajko z twarogiem na tej zasadzie. No, ale tutaj, no papki same sobie ok, tylko może, że faktycznie za mało kalorii, bo tego dnia pan już jest zwyczajnie głodny. Mało, no i mało jednak, ja wiem, że mamy zasadę, że jemy, przede wszystkim pilnujemy tego białka, tak, bo to zawsze i wszędzie się powtarza, ale nie zapominajcie Państwo, że jakaś pula tych węglowodanów, ona też musi być, tak, także no tutaj może być rzeczywiście tak, że po prostu jest mało energii, być może mało węglowodanowo, mimo wszystko i jeżeli to są, no to jest mało energetycznie to, co Pan przedstawił. Dokładnie. Jeżeli doszło do takiego spadku cukru znacznego, no to po prostu jest fiknięcie i tyle, nie? I omdlenie. Dokładnie. Jeśli praca w nocy, to czy można w nocy coś jeść? Jak to się ma do jedzenia po 18 na przykład, no? Jak ktoś pracuje w nocy. No właśnie, to jedzenie po 18. To znowu taki jeden wielki mit. No proszę Państwa, jeżeli ktoś ma wywrócony dzień z nocą, w sensie w nocy pracuje, w dzień śpi, to w nocy je, a w dzień śpi. Specjalnie przekornie to powiedziałam, czyli normalnie po prostu jemy w nocy. Tak. Jestem rok po operacji, mam długi przestój 7 miesięcy. Czy to może być wina słodzika, którego używam? Słodzika. Słodzika? A co to jest za słodzik? Nie jest napisane. Raczej nie, jeśli jest to, nawet jeżeli jest to słodzik, może Pani dopisze, ale jeżeli jest to słodzik, który z natury no, ma zastępować cukier i nie niesie ze sobą dużej ilości kalorii, no to raczej nie. No, nie wiem, co tam Pani do końca stosuje. No bo jeżeli ktoś na przykład się przerzuca, no nie wiem, na cukier, na ksylitol na przykład, no to on jakieś tam kalorie ze sobą niesie, tak? No, tych słodzików, tego, czym zastępujemy cukier, jest mnóstwo tak naprawdę na rynku i musiałabym się dowiedzieć, co Pani stosuje i w jakich ilościach, przede wszystkim co to jest, żeby się wypowiedzieć. Bo jeżeli to jest jakiś słodzik syntetyczny, jakiś cyklamieniany i tak dalej, no to raczej nie będzie to miało wpływu na zatrzymanie masy ciała. Jakby w sensie ten słodzik nie dokłada jakichś tam kalorii do tego jadłospisu, do tej diety, którą Pani prowadzi. Bo takie jest ich przeznaczenie, żeby osłodziły, ale nie niosły kalorii, nie? Tutaj, tylko nie wiem, czy to jest pytanie, czy to jest komentarz, czy jeśli normalnie mam zapotrzebowanie 2100 kalorii, a po operacji było zaledwie 1000, a nawet o wiele mniej, więc żeby chudnąć, musi być znowu poniżej 1000, bo metabolizm tak się przyzwyczaił. Jestem półtorej roku od operacji, waga stoi. No nie. Czyli co, znowu głodówki? Na pewno nie głodówki i na pewno nie poniżej 1000. Generalnie, jeżeli Pana zapotrzebowanie jest w granicach 2000-2100, wystarczy deficyt powiedzmy 500 kilokalorii. Nie ma sensu więcej nadwyrężać tego organizmu. I naprawdę takie diety 1000 kilokalorii to Państwo przerabiali. Przecież Państwo przerabialiście takie diety, one nie działają. To znaczy działają, ale później efekt jest taki, jaki jest, wraca z nawiązką i na pewno nie. I tutaj na pewno odpowiem, że to nie będzie dobry pomysł, żeby Pan kontynuował taką dietę 1000 kilokalorii. Czasami trzeba ten metabolizm trochę rozruszać i dodać tych kalorii, żeby to po prostu wróciło na dobre tory, ale jednocześnie na przykład też dołożyć ruch, nie? Żeby zastymulować ten metabolizm, żeby coś się działo w tym organizmie, ale nie widziałabym tego w ten sposób. A co Pani poleca do słodzenia? Które słodzidło wybrać, jeśli czasem coś trzeba dosłodzić? Które słodziki trzeba by było... Słodzidła, już niekoniecznie o słodzidła, słodzika. Słodzidło. Słodzidło. W sensie,
słodziki. Dobrze, bo teraz tak, trzeba sobie jakby pomyśleć, co my możemy w zamian za ten cukier, czym my możemy go zastąpić, jeżeli jest taka potrzeba. Fajnie, jeżeli w ogóle nie szukamy jakiegoś zamiennika, ale jeżeli jest taka potrzeba, no to tutaj proponowałabym albo właśnie wspomniany cukier brzozowy, czyli ksylitol, on ma niższy troszeczkę indeks glikemiczny, bo 35, natomiast bardzo fajnie się też sprawdzi erytrytol, który ma zerowy indeks glikemiczny i jest bardzo, bardzo bezpiecznym słodzikiem. Można go praktycznie do wszystkiego stosować, można na nim jako dodatek do potraw pieczonych czy do ciast, jak najbardziej się sprawdzi. Cukier brzozowy również, no tutaj ewentualnie no, Państwu nie wyrośnie na tym jakieś ciasto drożdżowe, bo on ma takie właściwości przeciwdrożdżakowe, więc raczej drożdżowe nie urośnie, ale do innych można też zastosować. Jedna tylko uwaga, jeżeli korzystamy z erytrytolu, jeżeli korzystamy, a zwłaszcza z ksylitolu, no to tutaj uważajmy na większe ilości, jeżeli ktoś nie jest przyzwyczajony, to może pobulgotać w jelitach, bo takie działanie może mieć troszeczkę rozwalniające. No właśnie, ktoś, kto ma problemy gdzieś tam z zaparciami, może się ewentualnie coś sobie dosłodzić tym ksylitolem i poczekać na reakcję. Dobrze, a jak to jest z przyprawianiem, na przykład, nie wiem, z soleniem, z pieprzeniem, z innymi przyprawami? Można czy nie można? Wszystko w granicach rozsądku, zawsze i wszędzie. Jeżeli ktoś komuś nie smakuje bez soli, no to niech sobie posoli, tylko żeby tej soli nie było za dużo, tak? No bo wiadomo, że sól zatrzymuje wodę w organizmie i będą się tworzyły obrzęki, ale no, sód też jest nam potrzebny, więc jeżeli to są zwyczajowe ilości, to jak najbardziej tak. Jeżeli ktoś lubi bardzo mocno przyprawione, no to w tych pierwszych dniach po operacji to raczej nie wskazane, żeby po prostu no, jest to jakiś czynnik taki, można powiedzieć, zapalny, taki czynnik, który może gdzieś tam prowadzić do dyskomfortu w żołądku, więc tutaj jakieś tam ostre papryki czy pieprze to nie. No ale później gdzieś tam, jeżeli ktoś lubi troszkę bardziej, no to oczywiście popróbować i myślę, że wszystko w granicach rozsądku, jak najbardziej tak. Okay. Jedyne co mam do soli, to nie lubię tych takich przypraw 10 w jednym, 5 w jednym, magii, wegety, tego typu rzeczy, no to na pewno nie. Natomiast jeśli chodzi o sól, po prostu sól, która będzie źródłem sodu, to oczywiście taką sól możemy zastosować, jeżeli ktoś lubi, chce. Od dłuższego czasu jem codziennie makaron z błonnika, koniak, bo ma bardzo mało kalorii, w smaku mi odpowiada, ale wyniki spadają mi jeszcze bardziej. Czy dużo tego błonnika może utrudniać wchłanianie żelaza, wapnia i potasu? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. A tak jak Państwu powiedziałam, zawsze jest coś za coś. Jeżeli my nie dostarczamy, jeżeli dostarczymy za dużo ilości błonnika, to może się okazać, że on będzie nam blokował wchłanianie innych substancji odżywczych. I jak najbardziej może się tak zdarzyć. Druga kwestia, makaron, koniak, owszem, jest niskokaloryczny, ale on też, że tak powiem, no niczego nie zawiera, nie? No, jakby taki zapychacz, nie jest celowe spożywanie takiego makaronu. U osób, które redukują masę ciała na przykład, ale nie są po bariatrii, no to powiedzmy, że można, chociaż też nie jestem zwolennikiem, bo uważam, że można jeść po prostu zdrowo i też chudnąć. Natomiast tutaj no, dieta też ma być gęsta odżywczo, pamiętajcie Państwo o tym, dlatego też namawiam właśnie do produktów takich nieprzetworzonych i takich z natury, bogato odżywczych, tak? Ma być gęsta odżywczo dieta, więc jeżeli mamy zjeść makaron, to niech on po prostu coś w sobie zawiera, nie bać się naprawdę, że zjemy sobie to, nie wiem, dwie łyżki tego makaronu, no przynajmniej czegoś dostarczymy, no a tu jest taki właśnie no zapychacz i owszem, pani głodu być może po tym nie czuje, ale też niczego pani nie dostarcza, mało tego, tak jak słusznie sama pani zauważyła, duża ilość błonnika będzie utrudniała wchłanianie substancji odżywczych, co będzie na niekorzyść pacjenta, bo jednak no, doprowadzamy tutaj do sytuacji takiego no, niedożywienia, jeśli chodzi o składniki, o makro czy mikroskładniki. A pacjent bariatryczny będzie dobrze odżywiony.
Okej. Pani Iwona się chce przebić z pytaniem. Jestem tydzień po SLIM i mogę bardzo dużo zjeść, 125 ml bez problemu, a niekiedy nawet po tych 125 ml jestem głodna. Czy to normalne? Czy jak już jestem głodna po tej ilości, mogę sobie jeszcze troszkę zjeść? Odróżniam głód fizyczny od apetytu. Mhm. Ale przypuszczam, że pani jest na płynnej albo na papkach generalnie, dopóki nie zagęści tego, czyli nie przejdzie na bardziej stałe, to te 100 ml może być za mało, prawda? Czy się mylę? Proszę mi popraw. Nie, tutaj bym się jak najbardziej zgodziła. Kwestia tak. Te ilości też są różne i naprawdę są pacjenci, którzy jedzą 50 ml, a są pacjenci, którzy jedzą 150 i 180. I czy to jest źle? Nie jest źle. Myślę, że jeżeli pani przejdzie sobie na posiłki bardziej stałe, to się zmieni. No i proszę pamiętać też, że ten początkowy etap, kiedy jest się po operacji, to jest etap, kiedy wszystko, że tak powiem, się zmienia, dostosowuje i myślę, że czas tutaj załatwi sprawę po prostu. Jeżeli pani sobie przejdzie na posiłki stałe, zacznie je gryźć i one będą takie bardziej treściwe i właśnie tutaj kwestia, co się zjada, tak? Bo jeżeli są to produkty gęste odżywczo, no to raczej powinna być pani po nich najedzona. Kwestia, ile tego białka też wpada w jednym posiłku. Białko, pamiętajmy, że daje nam uczucie sytości, więc ono się powinno pojawiać w praktycznie każdym posiłku. Jeżeli jest go zbyt mało, to ten efekt sytości no, jest taki nikły, więc myślę, że czas, posiłki stałe i zwrócić uwagę na ilość białka, jaka się znajduje w każdym posiłku. Czy przy silnych zaparciach oprócz czopków można używać parafinę ciekłą? Parafinę ciekłą? Nie wiem, w jaki sposób. Chodzi o do picia, tak? No, tak mi się wydaje. Nie wiem. Tak. Znaczy tak, ja generalnie powiem tak, to trzeba by było się zapytać już lekarza, czy pozwoli. Nie moja to działka, natomiast ja jestem od żywienia i tutaj z czynników żywieniowych to tutaj mogę pomóc, natomiast czy można parafinę, proszę pytać swojego lekarza prowadzącego. Jeżeli jest taki problem, że jesteśmy przytkani właśnie dłużej, no to raczej jestem zwolennikiem tutaj, moje stanowisko będzie takie, że od tej drugiej strony, tak? No bo jednak no nie nasilamy tutaj, znaczy nie nadwyrężamy całej motoryki przewodu pokarmowego, jednak jak sobie łykniemy od góry, no to trochę inaczej idzie, że tak powiem, niż od dołu. Ale proszę zapytać, jeżeli lekarz nie będzie widział przeciwwskazań, to proszę spróbować. Paulina pisze, że ma alergię na gluten, mleko i jajka, nie cierpi ryb i na mięso mam długie zęby. Czy można to jakoś ładnie zastąpić? Nie, co znaczy, że na mięso mam długie zęby? Jeszcze raz, alergia na gluten. Gluten, mleko i jajka, nie cierpi ryb i na mięso ma długie zęby. Czy można to jakoś ładnie zastąpić? No jakby się człowiek postarał, to może i można, ale trochę ciężko, szczerze powiem, no bo jeżeli gluten, no to wszystkie zboża glutenowe musimy wyeliminować, ale zostają bezglutenowe kasze. Jak najbardziej, pozostają warzywa. Mięso nie, ryba nie. Jeżeli nie ma niedoczynności tarczycy, można się wspomóc produktami sojowymi typu tofu. No jak się pokombinuje, no to można, ale trochę ciężko. Nie ukrywam, że tutaj jeśli chodzi o zapotrzebowanie, szczególnie na mikro i makroskładniki, no tutaj trzeba by było naprawdę posiedzieć nad tym, żeby zbilansować taką dietę. Pytanie, jakie jest Pani zdanie o diecie z przewagą tłuszczu u osoby parę lat po operacji, która szuka dobrego stylu żywienia, już nie diety? Nie. Czyli nie. Okej. Okay. Dobrze. Nie, dlaczego? Dlaczego powiem? Dlatego, że generalnie oczywiście jest teraz w ogóle dosyć duże zapotrzebowanie, że tak powiem, na dietę ketogeniczną, na dietę wysokotłuszczową, w kwestii redukcji masy ciała i niektórzy pacjenci z tego korzystają, jeżeli to jest mądre poprowadzenie, no to jeszcze pół biedy, natomiast na tej diecie nie powinno się być tak naprawdę do końca życia. Są to jakieś tam interwencje żywieniowe dopuszczalne, ale perspektywicznie patrząc, dużo łatwiej jest być na takim standardowym żywieniu. Generalnie
produkty takie wysokotłuszczowe, no też tutaj jeśli chodzi o operację bariatryczną, no pan jest, pan czy pani tak po kilka lat po zabiegu, ale tu generalnie no raczej bym odradzała, raczej się trzymamy tej diety standardowej, gdzie występuje ten tłuszcz w mniejszym udziale, nie jest takim podstawowym składnikiem energetycznym tej diety. Poza tym trzeba by było się zastanowić też, jakiego rodzaju to są tłuszcze, jak będzie funkcjonował przewód pokarmowy, czy nie będzie biegunek, no bo jednak takie posiłki wysokotłuszczowe są ciężkostrawne, zależy jeszcze z jakich źródeł tłuszczu się korzysta, ale są ciężkostrawne, zależy też jaka była ta operacja bariatryczna, jeżeli to SLIF, no to jeszcze, ale ja bym się tutaj trzymała od tego z daleka. Mamy bardzo dobre żywienie takie pełnowartościowe, które miałoby obfitować w warzywa, owoce, kasze, produkty białkowe. Myślę, że spokojnie na tym można żyć i to całkiem nieźle i jeszcze cieszyć się smakiem, bo to też jest narzucanie sobie pewnego takiego reżimu, to też gdziekolwiek się nie pojedzie, nie wyjdzie i tak dalej, jest to czasami mocno uciążliwe i okazuje się, że taki pacjent później no, nie daje rady kontynuować takiej diety i to później może spowodować, że będą takie różne zawirowania w organizmie i znowu trzeba coś naprawiać, znowu trzeba powracać do czegoś, co można było tak naprawdę zacząć od początku i robić to dobrze. Dobrze, a jeszcze tak, czy prowadzisz pacjentów po balonie, prawda? Jak to wygląda takie żywienie pacjentów, znaczy, przepraszam, na balonie, prawda? Na balonie. Przygotowywanych do operacji, bo wiem, że w Lubinie się przygotowuje pacjentów za pomocą balona, tych takich właśnie zgniecznych, prawda? Jak to wygląda dla nich przygotowanie do operacji na balonie? Jest to po prostu dieta uboga energetyczna. Mhm. Ale taka, która jest pod preferencję pacjenta, pod jego preferencje smakowe, pod jego różne dolegliwości, że tak powiem zdrowotne, tak? Pod wyniki badań oczywiście, bo każda dieta jest tak właśnie układana, bierzemy pod uwagę właśnie jakie wyniki też ma pacjent, ale generalnie z natury jest to dieta uboga energetyczna. Pan pisze, że przed operacją doprowadził się do stanu, że spożywa 1013 kalorii na dobę, ale efektów w postaci spadku wagi nie ma co może być przyczyną, że mam po prostu ten zastój. Ogólnie przed operacją 1000 kalorii spożywa, jeszcze do tego jeździ 15 km na rowerze. No to bardzo mało. To być może jest pan po prostu poniżej podstawowej przemiany materii, no i organizm się po prostu broni. Nie odda ani grama, bo się boi, że pan następnego dnia nawet tych 1000... Magazynuje. Tak, pan dam tylko, nie wiem, o połowę mu pan jeszcze zabierze i jeszcze pan pójdzie na 20 km, przejedzie, tak? Że organizm się po prostu broni. Suplementacja po gastric bypass. Jak się suplementować? Leki na receptę ogólnodostępne? Jaką zalecasz suplementację? Suplementacja po operacji typu gastric bypass jest jakby też no, nieunikniona tutaj w tym momencie, jeśli chodzi o przynajmniej o witaminę B12, to państwo na pewno wiecie. Są na rynku suplementy bariatryczne, które mamy do dyspozycji. One są bardzo dobrej jakości, mają badania i tutaj jak najbardziej polecam. Nie wiem, czy my wymieniamy firmy, czy nie, Kasiu, czy może, tak tylko mówimy? Może. Więc to są preparaty firmy Fit4Me. Tam macie państwo suplementy, że tak powiem, dostosowane do rodzaju operacji. One występują i w kapsułkach, i w tabletkach do rozgryzania. I są to suplementy, że tak powiem, skrojone pod państwa potrzeby, dlatego że pacjent bariatryczny jednak ma wyższe zapotrzebowanie na pewne składniki, takie jak chociażby właśnie żelazo, witamina D, inne jakieś kluczowe witaminy i one są tak właśnie zrobione, że tak są skonstruowane, że ten procent realizacji zapotrzebowania dziennego jest zdecydowanie wyższy, niż jak zaczniemy to porównywać ze standardowymi takimi aptecznymi produktami. Także tutaj jak najbardziej tak, jestem za, byleby to był dobrze dobrany produkt. No mam też pacjentów, którzy nie korzystają z tej firmy, korzystają z innych naszych polskich. Niemniej jednak w badaniach przynajmniej tych, które firma Fit4Me udostępnia, jednak jest wyraźnie zaznaczone, że
pacjenci, którzy suplementują się takimi wyższymi dawkami substancji witaminowo-mineralnych, mają mniejsze problemy z niedoborami, szczególnie w tym pierwszym roku po operacji, gdzie te niedobory występują chyba w największym zakresie, dlatego że też ta redukcja masy ciała jest bardzo intensywna. Należy też jednak pamiętać, że niektóre, że tak powiem, witaminy nam się kończą. W przypadku gastric bypassu oczywiście B12 stosujemy cały czas, ale w przypadku sliwa też trzeba to mieć na uwadze, że no, zapasy witaminy B12 mamy zgromadzone na jakieś 3 do 5 lat. To tak, jak, tak samo jak w przypadku weganizmu, czy witarianizmu, czy wegetarianizmu. No, niektórzy przechodzą z różnych pobudek, czasami czysto tylko ideologicznych, no i robią badania, cieszą się, że ta dieta jest dobrze prowadzona, nie potrzebują żadnej porady, żadnego ustawiania diety, no bo poziomy witaminy B12 są zadowalające. Ja powiem tak, jeżeli po 5 latach są zadowalające, to znaczy, że ten pacjent faktycznie sobie radzi. Jeżeli nie, no to nie jest to, ta dieta dobrze ustawiona. I jak najbardziej tutaj polecam tą wspomnianą wcześniej firmę. Myślę, że firma godna zaufania, myślę, że warto czasami dać 5 zł więcej i mieć dobry produkt. A wstrzeliliśmy się w temat, bo ja przed live'em dostałam, że tak powiem, kurier był z tabletkami właśnie WLS-u. Ogólnie rozmawialiśmy z Magdą, że odbierałam przed chwilą właśnie tabletki, więc po prostu ja używam ogólnie osobiście, więc uważam, że lepiej jest wziąć jedną tabletkę, a porządną. Dokładnie. No, ja też powiem, że otwierałam wczoraj, otworzyłam, bo ja jestem taki człowiek, że jak czegoś nie spróbuję, to nie może żyć. Dokładnie. Więc ja spróbowałam, jak smakują też, bo nie miałam okazji, znam te suplementy już od dłuższego czasu, ale jakoś się nie składało, że nie miałam do nich dostępu, tak, żeby je spróbować, więc tak, wczoraj się zasuplementowałam, żeby zobaczyć, co się stało. I jak dzisiaj wygląda po jednej tabletce? Dokładnie, jeszcze ją trzymał po prostu. Nie, śmiejemy się teraz po prostu. Dobrze, Macia, powiedz mi jeszcze jedną rzecz. A co na przykład myślisz na temat wymieniania cukru do słodzenia miodem? Jak to się ma na przykład? No, nijak. Jest nijak, no właśnie, powiedz to proszę. Nijak, dlatego że wartość energetyczna jest praktycznie taka sama. No tutaj mamy sacharozę, tutaj mamy glukozę i fruktozę, troszeczkę inne jakby tam cukry, tak, ale generalnie jeśli chodzi o kalorie, no to mamy ten sam produkt. No oczywiście w miodzie mamy jakieś tam jeszcze dodatkowo... Tak, no coś tam sobie możemy czasami dosłodzić tym miodem, to też nie jest tak, że w ogóle nic, no jak się gdzieś tam przydarzy. No to pewnie, ale generalnie nie zamieniamy cukru na miód. To jest takie okłamywanie się po prostu, że jesteśmy tak. Po prostu, wiesz, tacy tak, super. To jest tak samo jak z cukrem brązowym, zobaczcie Państwo, jak... Marketing. Tak, marketing, coś, co wygląda brązowe, no brązowy ryż to jest zdrowszy, no to brązowy cukier też będzie zdrowszy, nie? No tu akurat tak nie jest. Pan Marek od tych 1000 kalorii pyta, czy czytał o tym, że organizm się broni, jak temu zaradzić, zwiększyć treningi, czy może to jest zryta psychika? Nie. To znaczy tak, jeśli jest jakiś problem psychiczny, to oczywiście trzeba by było nawiązać współpracę z psychologiem, to jest jedno, bo czasami jest tak, że rzeczywiście to jedzenie i te relacje z jedzeniem są tak mocno dominują nad człowiekiem, praktycznie przejmują kontrolę, że faktycznie człowiek zaczyna fiksować, to jest jedna rzecz. Natomiast druga, pyta pan, czy zwiększyć, tak, kalorie? Nie, treningi czy zwiększyć. Zwiększyć treningi, dokładnie, przy tym 1000 kalorii jeszcze zwiększyć. Nie. Zwiększyć kalorie. Ja bym powiedziała, zwiększyć kalorie, no właśnie. Zwiększyć kalorie i adekwatnie do tego, jakby się pan poczuł troszeczkę lepiej, no to wtedy ewentualnie można liczyć, znaczy myśleć jeszcze o zwiększeniu jakiegoś tam dystansu treningowego, ale nie, ja bym zwiększyła kalorie. Przy tym, co jest teraz, przy tej kaloryczności, ten ruch, który jest i zobaczyć, jak to będzie. No nie, nie widzę tutaj sensu, bo pan jeszcze się pogrąży bardziej. Jeszcze bardziej spowolni to. Po każdym posiłku mam czkawkę. Czy to jest wina, że za szybko jem czkawka po posiłku? Może tak być. Może tak być. Jeśli chodzi o czkawkę tak naprawdę, to my do końca nie wiemy, skąd to się bierze, w ogóle fizjologicznie.
Ale rzeczywiście taki szybki posiłek gdzieś tam w biegu może skutkować czkawką. Tak, to tylko się cieszyć, że jest tylko czkawka, a nie jakieś tam inne dolegliwości, ale rzeczywiście być może organizm daje sygnał, żeby starać się jeść troszeczkę wolniej. Ja powiem tak, że bo jestem pacjentem od 7 lat, jakby ktoś nie wiedział po prostu, bo to też mamy nowe osoby na sali. U mnie czkawka to jest, kiedy zjem za dużo, zjem za szybko i mnie przytka tak naprawdę. A moim sposobem na to, żeby czkawki nie było po posiłku, było to, że jadłam posiłek wolno, dokładnie gryząc i na przykład wstawałam od stołu i spacerowałam w kółko. Mhm. I to jest po prostu dokładnie. I to był po prostu sposób na to, żeby tej czkawki nie było. Także od razu powiem, mnie się wydaje, że to jest ucisk tutaj gdzieś na przeponę i dlatego się robi czkawka, ale to jest, mówię, to jest takie moje autorskie, mm-hmm. Od razu. Dobrze, jeśli ktoś dopiero wszedł na salę, tak naprawdę mówiąc w cudzysłowie, to cały live będzie oczywiście zapisany jak zwykle na naszym fanpage'u, będzie go można odsłuchać jeszcze od początku, także jak najbardziej będzie można wszystkie wiadomości i odpowiedzi na wszystkie pytania jeszcze tutaj wszystko wysłuchać. Madzia, a powiedz jeszcze o tej ciąży, jak to wygląda, bo dziewczyny mówią, na przykład, nie wiem, zaszły w ciąży rok, półtorej, dwa lata po operacji i nagle przytyły 30 kg, czy są w ciąży, to muszą tyć, prawda? To jest prawda. Powiem tak, w warunkach takich, gdzie kobieta nie jest po operacji bariatrycznej, fizjologicznie przytyje. Natomiast po operacji bariatrycznej to też jest kwestia tego, czy to nie jest tak do końca? Trzeba zweryfikować to, co tak naprawdę ląduje na talerzu, bo pytanie, czy to nie jest tak, że jestem w ciąży i w obawie przed tym, że to dziecko, no nie dostarczymy mu kluczowych składników odżywczych, to zaczynamy jakby więcej jeść, przede wszystkim bogato energetycznie i trafiają po prostu przekąski, których nie było do tej pory, ten bilans się zwiększa, no i no cóż, no masa ciała, no będzie odbicie i panie będziecie miały duże przyrosty masy ciała, co no nie jest korzystne, tak? No bo niszczymy tutaj w tym momencie efekty operacji, więc jak najbardziej no zwracamy uwagę na to, co jest na talerzu. Oczywiście to nie jest też tak, że musimy liczyć każdą kilokalorię, ale generalnie nie musicie jakoś mocno tyć w tej ciąży. A jakbyś mogła podpowiedzieć, jak to jest w każdym trymestrze jest zwiększona ilość kalorii odpowiednio w diecie? W pierwszym trymestrze tak naprawdę bilans kaloryczny się nie zmienia. Nie zmienia w ogóle. W drugim trymestrze ciąży mamy bodajże 350 kilokalorii dodatkowo i później trzeci trymestr ciąży to jest około 475 bodajże kilokalorii, które można by zjeść i na etap laktacji też się liczy takie plus 500. Tak się zmienia zapotrzebowanie energetyczne. Dokładnie, czyli takie tłumaczenie sobie, jestem w ciąży, więc jem za dwoje, to jest nieprawda. Nie, to jest bardzo dobra droga do tego właśnie, żeby powrócić do etapu przed operacji bariatrycznej. No i bardzo dużo kobiet, tak, myślę, że to też ma uzasadnienie jakby w tym, że ta rodzina też bardzo często nalega po prostu jedz, bo dziecko nie urośnie, bo zobaczysz, to są takie, no wiecie Państwo, to są takie jakieś dziwne właśnie babcine rady ciotkowe i tak dalej, nie? No nie, przede wszystkim ma być dieta zrównoważona, przede wszystkim dieta ma być zdrowa i zdrowe produkty gęste odżywczo, czyli lepiej jest zjeść na śniadanie jajo, kromkę pełnoziarnistego pieczywa i do tego warzywa, niż po prostu, no nie wiem, skubnąć drożdżówkę, no po prostu. Tak to wygląda. Zdrowa, nieprzetworzona dieta i wcale nie potrzebujecie nie wiadomo jakiej dużej ilości kilokalorii. Ważne jest też zapotrzebowanie tutaj, żebyście realizowały po operacji bariatrycznej na właśnie witaminy i minerały, bo kobiety w ciąży mają większe zapotrzebowanie na pewne witaminy, na przykład na witaminę A, która jest bardzo ważna dla płodu w kontekście rozwoju narządu wzroku, witamina D, żelazo, jod bardzo ważny w ciąży. Też tutaj należy zwrócić na to uwagę, no bo jednak dziecko będzie potrzebowało w kontekście rozwijającej się tarczycy, będzie potrzebowało tego jodu, matka również, szczególnie jeżeli są to kobiety, które mają problemy z tarczycą, nawet te, które mają Hashimoto, to jod wtedy idzie normalnie w suplementacji, tego jodu tam 250 mikrogramów jest zalecane. Ostatnie dwa pytania i będziemy kończyć już po prostu, bo już mój kręgosłup się odzywa.
prostu to jest raz, a też mamy półtorej godziny już spotkania. Więc teraz tak, pytanie. Jestem tutaj, czy jeśli jestem tydzień po sleep i jem płynne, półpłynne, co 3 godziny 150-200 ml, czy to nie za dużo? No ale tutaj właśnie odpowiadaliśmy wcześniej o tym właśnie stałym, niestałym i przejściem. Nie. I jeszcze, już. A białko takie w proszku dla alergika na mleko krowie i gluten, czy są jakieś polecane? W sensie... Jeżeli jest alergia na białka mleka krowiego, to tak naprawdę do suplementacji w proszku zostawałaby nam soja, ewentualnie białka roślinne. Było białko z grochu, białko konopne. Też trzeba brać pod uwagę, że ono nie jest takie, nie ma pełnego profilu aminokwasowego, nie jest takim białkiem pełnowartościowym, na przykład tam białko konopne, tak? Ale no lepsze takie niż jeżeli jest taka potrzeba suplementacji, lepsze takie niż żadne. Jeżeli jest problem z alergią na białka mleka krowiego, no też można podejść do tego, że jeżeli ma się jakieś tam, że tak powiem, dobre dojście do pediatry, to można zastosować jakieś takie mieszanki mleko zastępcze dla dzieci. Też jest taka opcja. Dobrze, i teraz jeszcze tak, a propos aktywności fizycznej i czy posiłki jemy przed czy po wysiłku, żeby właśnie tej hipoglikemii uniknąć? Powiem tak, zawsze powinniśmy sobie ten wysiłek ułożyć w takim momencie, że praktycznie no tak, na pewno nie sugerowałabym tutaj wysiłku na czczo, więc fajnie by było, żeby tam był jakiś posiłek, czas na chwilowe przetrawienie, wysiłek i posiłek. Okej, dobrze. I jak sobie poradzić z tą hipoglikemią na przykład, jeśli się coś takiego wydarzy, co zjeść na szybko albo czego nie jeść, jak, co zrobić po prostu? No tak, jeżeli dochodzi do takiego uczucia, że ten dumping syndrom nas dopadł, tak, czyli jednak ten poziom cukru spadł bardzo nisko, to spróbujmy zjeść faktycznie wtedy, to jest ratunkowe, to co powiem, tak, czyli po prostu faktycznie powinniśmy spożyć jakąś niewielką ilość cukru prostego, ale to jest tylko ratunkowe, ale później postarajmy się to zjeść z jakimś posiłkiem na przykład, tak, albo zjeść po prostu węglowodany też złożone, bo to, co potrzebujemy natychmiast, że tak powiem, żeby dźwignąć glikemię do góry, to zrobią nam cukry proste, ale znowu nie możemy wysadzić tych cukrów prostych w kosmos, więc weźmy sobie, no nie wiem, 3 łyki jakiegoś, powiedzmy tutaj w tym momencie soku, ale zjedzmy też posiłek, tak, taki pełnowartościowy, gdzie będzie źródło białka, gdzie będzie źródło węglowodanów złożonych, tak to powinno wyglądać, bo w sytuacji, kiedy mamy taką hipoglikemię, że po prostu no już mroczki przed oczami, no to w ten sposób no, poratujemy się bardzo szybko jakąś glukozą, tak? Natomiast nie jest to rozwiązanie długofalowe i tak nie powinno być. Te posiłki powinny być tak skomponowane i powinny być produkty tak jedzone, że nie dopuszczamy do tego, do pojawienia się w ogóle tego syndromu. Bo jeżeli unikamy tych cukrów prostych, nie ma tego w diecie, nie ma słodyczy, nie ma soków, no to nie ma zagrożenia, tak? No, nie powinno się to w ogóle przydarzać. Dobrze, i na koniec Magda, jakbyś mogła przypomnieć, jak się z tobą skontaktować, czy prowadzisz spotkania, znaczy porady online? Tak, prowadzę też poradnictwo online, jest taka możliwość, najlepiej się do mnie kontaktować przez maila, może podam magdalena@dietetycznie.eu, to jest mój adres mailowy, ewentualnie numer telefonu. Nie wiem, jak Państwo chcecie, to podam 697-326-109. I masz też fanpage dietetycznie. Tak, prowadzę też takiego fanpage'a dietetycznie. Można tam mnie, że tak powiem, też ścignąć, napisać jakąś wiadomość. Tam też jestem dostępna. No i oczywiście stacjonarnie w przychodni LubMed w poniedziałki od 17. LubMed w Lubinie. I teraz powiem, że Lubin, też. Tak, LubMed. Tak. Lubin, mamy 3 LubMedy w Lubinie. Ja przyjmuję tylko w jednym z nich.
na Armii Krajowej, tam też, gdzie nasi bariatryczni chirurdzy. Dokładnie. I namiary na Magdę też można znaleźć na naszym fanpage'u, też oczywiście wrzucamy właśnie w spisie właśnie naszych wszystkich specjalistów. Też można. Dobrze, ja już bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Magdzie, dziękuję wszystkim tutaj obecnym. I teraz tak, spotkamy się w czwartek, mamy spotkanie Chlop Cztery Oczy i to będzie z pacjentką z bardzo dużym stażem, bo 12-letnim już praktycznie, więc zachęcam, żebyście byli, dokładnie, żebyście byli z nami w czwartek o godzinie 18. To do zobaczenia w takim razie. Madzia, dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję, pozdrawiam. Wzajemnie pozdrawiam. Pa, pa. Czekaj.